Cześć, tu Agata, jesteście na kanale megadyskont.pl i zobaczcie, kto zagościł u nas ponownie. Są to wszyscy główni... Ojejka, prawie wszyscy, jest ostatni smyk, nam troszkę spadł. Wszyscy główni bohaterowie z filmu Trolle. Za chwilę zbuduję specjalnie dla nich domek wakacyjny. I teraz, jak prawdziwi budowniczy, za chwilę zbudujemy domek z naszych klocków. Zbuduję teraz wakacyjny domek dla naszych troli. Będą oni ciągle w drodze, jak wiecie, oni uwielbiają podróżować, więc będą mieli jeżdżący domek, wyjątkowy, takiego jeszcze nie było. Teraz stworzę pierwsze piętro, na którym zamieszka pierwszy troll. Jak myślicie, kto będzie pierwszym trollem, który zamieszka w naszym domku? O, tu już jest pierwsze piętro gotowe. Na pierwszym piętrze naszego podróżującego domku zamieszka smyk. Zobaczcie, jak się ładnie zmieścił akurat. Trole są malutkie, nie muszą mieć aż tyle miejsca. Wszędzie się zmieszczą. Teraz czas zbudować drugie piętro. O, zobaczcie, już jest gotowe. Zrobimy również dach, tak żeby oddzielić od siebie piętra. I tu będzie następne miejsce, na którym może mieszkać kolejny troll. Zróbmy jeszcze podwyższenie. Do tego użyjemy kolejnych klocków. I kto zamieszka na drugim piętrze? Drugie piętro, całe różowe, dla naszej różowej Poppy. Teraz powiększymy trochę pokój Poppy. O, w ten sposób. I zaraz go połączymy, tak, aby mógł zamieszkać tu kolejny troll. Teraz robimy miejsce dla kolejnego trolla, który będzie u nas mieszkał. Spójrzcie. Mamy już dużo klocków i zaraz zmieści się tu nasz kolejny troll. Na tym piętrze zamieszka nasz Guy Diamond. Zobaczcie, jak się cieszy. To teraz pora na kolejne piętro. No nie wiem, ile nasz samochód wytrzyma, to spore obciążenie już jest. Robimy pięterko i tu się zmieści kolejny troll. Zobaczcie. O, i jest dla niego miejsce. Na już czwartym piętrze zamieszka Mruk. Spójrzcie, trzeba tu zrobić dla niego więcej miejsca. Już tak szybko to idzie, że zacznie nam niedługo brakować klocków. Ale na szczęście coś jeszcze zostało. O, spójrzcie. I tu mieszka Mruk. Mruk, ojejka, również musi mieć zabudowane piętro, dlatego użyjemy do tego kolejnych klocków. I aby mógł tu zamieszkać następny troll, myślę, że użyjemy takich o mniejszych spadów. I zaraz zobaczycie, jak to wszystko będzie działać. I na następnym piętrze zamieszka DJ Zuza. Ojejka, coś nam się zachybotała, ale nic nie szkodzi. Dołączymy tu jeszcze więcej klocków, bo musi mieć troszkę więcej przestrzeni. No jednak nie możemy jej aż takiej żałować. I to już jest póki co ostatnie piętro naszego domku letniskowego, który, taki właściwie bardziej domek wakacyjny, który może jeździć, bo jest umieszczony na czterech kołach. Zobaczcie, ile jest tu pięter. Raz, dwa, trzy, cztery, aż pięć pięter. I jestem pewna, że można by budować dalej, gdybyśmy mieli jeszcze więcej klocków. I tak nasze trole mogą wszystkie razem podróżować, przebywając przy tym w bardzo wygodnych pokoikach. Sami sobie wybrali swoje mini komnaty i tam mogą wspólnie odpoczywać. Mam nadzieję, że nasz pojazd specjalnie przygotowany dla troli bardzo Wam się spodobał. Bardzo się starałam, żeby go takiego ładnego zbudować, żeby nasze trole miały czym jeździć i żeby miały gdzie mieszkać, bo to będzie taki ich wóz wakacyjny, w którym będą mogli również miło spędzić czas. A zobaczcie, jak ich jest dużo. Można stworzyć jeszcze więcej pięter po to, aby każdy troll miał swój własny pokoik. Jeżeli pojazd Wam się podoba, koniecznie dajcie mi o tym znać, zostawiając tę wiadomość w komentarzu. Pamiętajcie też, aby zostawić kciuki w górę, jeśli uwielbiacie trolle, a jestem pewna, że tak. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału o tutaj i udostępniajcie film dalej. Do zobaczenia!